Halo, halo, siemaneczko, witam serdecznie, jestem Bartur, to jest 32 już materiał z Horizon Zero Dawn. Rozpoczniemy sobie zadanie poboczne. Gambit Królowej. Idziemy pomówić z Haudivem. Trzy palce. Tylko czekajcie, dobra. To jest tutaj, na mapie. I jeszcze, kurczę, widzicie, żyrafa jeszcze została jedna. No, w zasadzie to chyba dwie. Przydałoby się to też zrobić. O cholera, jasna. Ja nie chcę z nim walczyć. Skąd się tam wziął? O kurwa, mać. Co to za przeciwnik? Nie kojarzę takiego, który by nas rzucał głazami. Nie wiem, czy ja tędy jestem w stanie przejść, czy czasem nie muszę się cofnąć. Dobra, zobaczmy tutaj najpierw. Także w dzisiejszym odcinku misję poboczną będziemy robić. Jeszcze jedną misję mam od powód do zmartwień, pożegnanie. To też jest zadanie związane z bandytami. Co zanim zaczniemy gadać. Nie mam miejsca. To sobie weźmiemy to, pozbieramy. Dobra. Aha. Ognisko zapaliłem. Trzy palce, prawda? What if? Jest tam dwa nasze. Co się stało? Nabiła mnie w butelkę. Vanasha machnęła rzęsą, ruszyła biodrem, obiecała skarby. Przetrzyjcie szlak dla dworu, rzekła. Miniecie garnizon i dziabniecie parę czujek. Co to dla was? Nic nie wiedzieliśmy o bestii zagrzebanej w ziemi. Kiedy ja się nauczę nie gapić na panny? Czemu sądzisz, że cię oszukała? Przybyliśmy do zmierzchu z powodu tłustych nagród. Ona obiecała największą z nich. Byłoby pięknie. To moja wina, że dałem się podejść. Trzeba było się spodziewać, że przyjdzie stracić co nieco. Więc Vanasha szukała drogi ucieczki dla Nasadi i Itamena, ale się nie udało. Mówiła, że nie będzie najmniejszego problemu. Najpierw znajdziecie drogę do jeziora, a potem zabezpieczycie. Łatwizna, nie? Wyszło, że nie bardzo. Bo śmierć w szczękach ohydnej, krwawej bestii zbyt łatwa nie jest. Coś zaatakowało spod ziemi. O, domyślna jesteś. Dziwiło mnie, że Karża Cienia wcale nie pilnują przełęczy. Wcale nie musieli, no bo skałożerny demon robi to za nich. Drąży tunel w piachu, przegryza ziemię i wali strasznym ogniem ze śmierdzącej paszczy. Ledwo co uszedłem. Reszta miała mniej szczęścia. Uroniłbym łezkę, ale to mordercy i zdrajcy byli. Vanasha będzie tu niedługo z Nasadi i Itamenem. Muszę zniszczyć to coś na przełęczy, zanim się pojawią. Bystra to ty nie jesteś. Cóż, nie daliśmy mu rady, ale powiem wszystko. Ma zbroję dosłownie wszędzie, ale z tyłu jakby mniej. A jak się zakopie, zgubi twój trop, tylko bądź cicho. Może nawet nie zdąży się zakopać, jak uderzysz dość mocno w te jego wielkie, krzywe łapy. To wszystko, co wiem. Ślubuję powagę na twoim pogrzebie. A potem sobie chlusnę. Nie mówcie, że będziemy walczyć z tym przeciwnikiem. Kurczę, on jest dosyć ciężkim przeciwnikiem. No niestety. Zbierzmy to, bo to się przyda. Dla jednego z nas to się źle skończy. To ja sobie wezmę tą broń. To wybuchnie to wam teraz. O właśnie. To zacznie się palić.
Więc teraz mamy małą przewagę. Powiedzmy. Ajajaj, no świetnie teraz. No i trochę oberwał. Ma te słabe punkty, widać je. Dobra. W łapę mamy walić, no tak, bo nie. Trzy strzały siadły. Nice. A, jeszcze to coś żyje, cholera. Nie, nie żyje. Patrzcie, jeszcze dostaję doświadczenie za usuwanie tego. Nie, chyba jeszcze jeden się pojawił. Dobra, mieliśmy tylko jednego zabić. Większość tych robotów, nie robotów, jak to się nazywają, przeciwników ma słabe punkty na ciele, więc trzeba szukać. Tylko z jednym przeciwnikiem mam problemy. Latającym, tym dużym ptakiem. Nie jastrząb błysk, tylko ten drugi, on się nazywa kolekcja maszyn. Jastrząb błysk i burzoptak. Burzoptak to jest chyba, jak dla mnie przynajmniej, najtrudniejszy przeciwnik w grze póki co. Na promienne słońce, nie wierzę. Ciekawe, czy jeszcze coś będziemy musieli zrobić. Myślałem, że zetrzecie na proch. Po takim cudzie możemy tylko czekać. Vanasha zaraz będzie. Weźmie łódź i pomoże przeprawić się przez wodę. No dobra. O, mała łowczyni. Dziękuję, że zgodziłaś się bawić w ochroniarza. Gdzie twoi ludzie? Wyglądasz, jakby coś cię przeżyło, a potem wypluło. W zasadzie tak właśnie było. Droga jest wolna. Idziemy? Podoba mi się, jak od razu przechodzisz do rzeczy. I to dosłownie. Lada chwila ruszą w pościg. Nie bój się, wasza promienność. Zapewnimy doskonałą ochronę. No dobra. Mission accomplished. Czy jeszcze coś do roboty? A, będziemy musieli chyba ochraniać. Jastrząb błyski. Tarcza cienia i wyglądają na bardzo wkurzonych. Powstrzymam ich. To naprawdę miło z twojej strony, ale jak zaczynam awanturę, lubię też ją skończyć. Chładiwie, zabierz Itamena z matką na brzeg. Tylko uważaj. Dobra, będziemy walczyć. Czyli do tego doszło. Muszę przyznać, że po 2 latach pod butem tych fanatyków gotowa jestem przelać trochę krwi. Wiecie co? Może tej procy użyjemy, co?
Dam to tutaj. Co to mamy? Obrażenia 41. Matko i córku. Weźmy to może, co? Chociaż mam tutaj poręczność, ale można dać poręczność i obrażenia, nie? A 25, 41. Dobra, załóżmy to na razie. I poręczność 54. Kilka pułapek nie zaszkodzi. Małą niespodziankę? No właśnie, próbuję coś tutaj namodzić. Na pewno nie masz pułapek, mała łowczyni? Nie, jest wystarczająco długi. Schowaj się tam, za tamtą skałą. Rzadko kiedy jakieś pułapki ustawiam. Prawie gotowe. Oto i oni. Niech ich zaboli. Dobrze? No, będziemy walić z łuk procy. Czekajcie, bo jak nie widzę, ale jak tędy przejdą? Cholera, widzicie? Ja przeszedł. Dobra. No, to było pobudzające, ale jeszcze nie skończyłyśmy. Co to tyle? Więcej tych gnojków, szykuj się. Może za dużo tych pułapek tu postawiłem, cholera. Ej, co to jest tutaj, kurwa, matko? Kruchy metalu. Czegoś nowego, dobra? Chyba się nawet trochę spociłam. Ale kurde. Dobra, wiecie co, już nie będę chyba tego zbierał. Za dużo tego ponastawiałem. Nie przydało mi się to w ogóle. Szkoda. Liczę na jakąś większą tutaj armię. Nie wiem, czy jak w to wszedł, to mi też zginął, czy jak? Chyba nie. Aba, zbierzmy to. Niech stracę te 5 sekund. No trochę pułapek zadziałało. Musiałam coś zostawić. Trochę pułapek zadziałało. No i chyba niepotrzebnie to kuźwa wziąłem. Dwie klawisz nacisnąłem. Dobra. Robi się dzień, będzie lepiej trochę widać. Nie chcę zapeszyć, ale to chyba koniec zabawy. A się okaże, że nie. Trochę późno, nieprawdaż, panowie? Wybacz pani, łódź czeka. A, ja pułapki wszystkie zabrałem. Teksty. Ten jest mój. Leć do łodzi. Wiesz, tym razem myślę, że mogę nie dać rady. Jeżeli choć włos spadnie jej z głowy, będę bardzo zła. Nigdzie się nie wybieramy. Ajajajajaj. No, walczyłem z tym przeciwnikiem nieraz. Tylko, że to jest spaczony przeciwnik.
A, jaki to mi frajer, widzicie? Ja bym to kuźwa ten. Wszystko pousuwał. Co musimy mu usunąć te działka? No właśnie, tylko że trzeba przetrafić. Dobra, to bym próć. A, mamy tutaj chyba działko, tylko gdzie ono jest? Nie ma działka? Pięćset dwadzieścia siedem. Gdzie ono to działko? Niestety. Ale fuks. Czy tu się jeden gigatek schował? Proszę bardzo. Jakoś mnie chyba trafił. A z tej strzały, widzicie, zdaje najmniejsze obrażenia. Czy z tej broni. Ale ta proca fajna jest, trzeba kupić tą mocniejszą wersję. Nie wiem, aha, bo dalej nie mam chyba części. Oto jeszcze na dodatek spadła nam gdzieś chyba ta. Znaczy nie spadła w zasadzie ta broń. Straciłem dużo apteczek niestety. Jeszcze korzystałem z tych droższych. Ale długaśna walka. I kurczę, znowu 20 minut minęło. A, tu jest ta broń. A, widzicie. O, strasznie daleko to odpadło. Tu mamy kolejną. Trochę pozbieram. No, zbieranie. Lubię w tej grze zbierać. Teraz się powinno nazywać zbieranie. Gdzie co mamy te... czekajcie, bo tu mamy te runy. Czekajcie, nie, tak sobie sprawdzimy. Wytwarzanie. Broń. I tu mamy 43.11. 31 odrywanie ogień. A tu? 43 obrażenia, aha.
25, 28. To plus 3 będzie zawsze. Zawsze więcej. Dobra, idź na brzeg. Miała być krótka misja, a wyszło jak zwykle pół odcinka. Są przydatne, choć gorzkie. Patrzcie, nie mówcie, że będziemy płynąć. To nie jest królewska barka, co? No cóż, uciekinier nie wybrzydza. Zapraszam na pokład. O proszę, kurde, to nie koniec. Chłopaki będą zaatakować teraz, tak? Kurczę, myślałem, że to koniec zadania. A może już nie będziemy wskakiwać? Nie, wskakujemy. Właśnie brakowało takich misji, takich zadań, gdzie byśmy właśnie mogli popływać, polatać trochę. Ciekawe, co nas teraz kurde zaatakuje. Dobrze postąpiłaś. Może zakończy to wojnę. Może, ale moja wojna nadal trwa. Jeśli chodzi to o te ogniwa, które musimy zdobyć, 5 sztuk, to jest z tym mały problem, bo teraz rozpoczynała się nam misja główna, w której właśnie lokacji możemy zdobyć jedno ogniwo. Ale jest jeszcze jedna lokacja, w której nie byłem. Więc de facto chyba po całym koniec dopiero uda nam się zdobyć tą zbroję, aczkolwiek chyba przed rozpoczęciem dodatku, więc też jest jakiś plus z tego. Itamen, mój bracie. Witaj w domu. Niczego się nie bój. Teraz jesteś pod opieką królestwa. Moją opieką. Tak jak twoja matka. Nie spadnie jej włos z głowy. Masz moje słowo, prawo słońca. Aloy, wygląda na to, że na wszystko masz wpływ. Nigdy nie zapomnę, co zrobiłaś. Masz moją wdzięczność. Obyś kroczyła w świetle. Niesamowite. 2 lata składałam to do kupy na zakazanym zachodzie, a ruda dziewucha zgarnia całą sławę? Ale dostanę kasę, nie? Módl się, byś przeżył. Bez ciebie nie dałabym rady. Jak się spotkamy, podziękuję ci jak należy. Przyrzekam. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Może zrobimy sobie tą drugą misję. Udzielono pomocy zbiegom. Odblokowano osiągnięcie. Gambit królowej. Dobra. Mam jeszcze tutaj jeszcze jedno zadanie. Powód do zmartwień, pożegnanie. Nil tajemniczy pionier proponuje Aloy, aby jeśli znowu skrzyżują się ich ścieżki, razem z nim napadała obozy bandytów. Dobra. Ruszamy. Wam, całej mapy żeśmy jeszcze nie odkryli, to prawda. I tutaj może być na przykład jedno zadanie, bo mamy, widzę, osadę. Tutaj mamy naczynie do zdobycia. Ale tutaj, o, mamy misję główną. Serce Nora. I tutaj de facto, moi drodzy, możemy znaleźć właśnie ogniwo. Ale my w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie misję Pomów z Nilem. I zobaczymy, czy jeszcze coś będziemy musieli robić, czy to już tyle.
No, szykuje się 40 odcinków, jak nie wiem. No bo chyba nawet więcej będzie, bo jeszcze dodatek cały został. Chociaż niektórzy, powiem wam, że chyba ponad 60 nagrali. O, punkcik umiejętności mamy i mamy ich 5. Cios przy zsiadaniu. Aby zaatakować z wyskoku z wierzchowca. O, fajne, ale... No, badamy cios z dołu, chociaż jego nie używam za bardzo. No ale dobra, niech będzie. To mamy wszystko to poblokowane. Kość szczura jest potrzebna tutaj. Skóra ryby, skóra gęsi. Ość, czyli musimy na szopa. I szopa. Musimy na ryby trochę zapolować. Co to już chyba zbierałem. O, 43 poziom. A nie, to co tam zostało. Dobra. Wszystkie 5 obozów bandytów żeśmy przyjęli. Dobra, zobaczymy co jeszcze będziemy trochę musieli. Słodko-gorzko. Jak uśmiech z rozbitą mordą. Co się dzieje? Jesteś rozczarowany? Klany bandytów znikły. Ponoć są nowe na równinach na południu. Ledwie cień legendy coś mu ją usiekli. Przecież po to była ta cała rzeź, żeby pozbyć się bandytów. Ale już nie ma kogo zabijać. Chyba, że... nie. No to chyba się pożegnamy. Po tych wszystkich wspólnych chwilach to nie miejsce na to. Na południu od południka znajdziesz górę z widokiem na drzewce włóczni. Tam się spotkajmy. No dobra, czyli to może tam się przenieść? No dobra, 4000 metrów stąd, ja pierdziu. Na szczęście mam tu odblokowane ognisko, tu mamy jeszcze 3 widzę ogniska. A, strefa, to by się też przydało zrobić, dlatego że mamy tutaj misję skażone strefy, widzicie. I też chyba jest związane z tym achievement. Czekajcie, bo tu mamy... Ała, to jest chyba tylko ten. Powiem wam, że jeszcze nigdy nie widziałem gęsi w tej grze. Mogę tego potrzebować. Dobra. Siup. Patrzcie, tutaj jeszcze tych zostało. Figurek, wszystkiego. O, tu mam jeszcze jedną kocioł. Dobra, przenieśmy się tutaj. Może jeszcze jakieś jedno polowanie na bandytów? No zobaczymy. Ciekawe bardzo, co to za zadanie. Nie jestem w stanie unieść więcej. Dobra, pogadamy z nim. Neil, tak sobie myślałam po drodze. Czy to przypadkiem nie jest pułapka? A co w tym fajnego? Bandyckie metody zwyczajnie do nas nie pasują. Ale to wręcz przeciwnie. Jest w tym dramaturgia. Więc co powiesz? Może tak się pozabijamy? Przyjmij wezwanie. Jeśli tak się to musi skończyć, Neil. Wszystko się kończy. Szkoda, że jesteś taka porządna. Nie chciałbym cię do czegokolwiek zmuszać. Zwłaszcza do śmierci. Nie ma nic prawdziwszego. Jak to miło z twojej strony. Skończmy z tym. O kurde, powiem wam, że będzie ciężko. Chyba mogłeś mam... multum życia. Ja się spójrzmy z tego.
Weź. 70 obrażeń, to malutko. Gdzie on jest? 108, lepiej trochę, dobra. Głowę, 539. Aj. O kurde. Dobra, kaplica. Nie przejmuj się aż tak. Powinienem rzec, że wiedziałem, że to się tak skończy. Za chwilę. Od pierwszego spotkania. Ale tak szczerze, myślałem, że cię pokonam. Czyżby po misji? No i koniec. A nic ciekawego nam nie zostawił. No szkoda, dobra. Mam jeszcze sporo czasu, zaraz sobie coś porobimy. Natomiast zbieram jakieś surowce, bo jeśli chodzi o misję, to już nie chcę rozpoczynać żadnej, bo w zasadzie to też chyba nie mamy nic konkretnego. Bo tu mamy misję główną, to wiadomo, jej nie zrobimy już. Starożytna zbrojownia odpada. Tu mamy znowu te tereny łowieckie, a to jest chyba związane z DLC. Tak mi się wydaje. A tu mamy wszystko porobione. Ewentualnie można by kocioł jeszcze zrobić. Ale kocioł może zostawimy sobie. O, zrobiłem sobie tą strefę. Także przenieśmy się tutaj. No, ruszamy. Uzupełnimy sobie jeszcze strzały. Dobra. Czekajcie, czemu mi to tak dziwnie pokazuje? Zwróć uwagę, że te strefy zakażone to też jest zadanie. Generalnie powiem wam, że jeszcze gęsi nie widziałem w tej grze. Poza tym musimy troszkę tych ryb też ubić, żeby tam ulepszyć sobie ten ekwipunek nasz. Trochę pozbieram. No ma jest strefa i pewnie tu jakieś ryby też są. No ryby to sobie chyba pozaznaczać. Tego. O cholera, te pieprzone znikające maszyny, nie lubię ich. Ajajaj, no zbierz to soczyste mięso. Dobra, najpierw spróbujmy ich tutaj trochę oklepać. Wiecie co, najlepiej by było, gdybyśmy tutaj po cichu trochę tych przeciwników wyeliminowali. Może być cholera trochę trudne. Jestem gotowa. Muszę być. Czego nie mogę robić uników? Co jest? Gdzie on jest? Tylko cicho i spokojnie. No, jednego nie ma. Tutaj kilku jest tych przeciwników. Trzech na pewno. Cholera.
Mam cię, gagatku. A, jeszcze żyje. O kurde. Nękacze spaczone. Cholera jasna. Jest. Dobra, super, udało się. Gładko nawet poszło. Czekajcie. No tak, 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 tak. Wiem. Już, przepraszam. No bo pozbieramy, co się da. Już nie musisz kłócać. Dobra, spoko. Jakaś tam jedna czynność w przód znowu. O kurde, jaki spadek FPS-u. Powiem wam, że wentylator mi na procesorze siadł jeden, bo mam RGB Silentium Navis 2 wentylatory. Jeden zaczął coś tam się pierdzielić. Zaczął kręcić się i przestawać. I zaczął buczeć. Odłączyłem go. Przyrządzę ją później. Nie wiem, czy ten jeden wentylator teraz da radę. Mam nadzieję. Muszę napisać do XCOMu. Czy coś z tym da radę zrobić. Zobaczymy. Dobra. Wiecie co, tego... Nie wiem, czy ja to chcę robić. No bo w sumie, dobra, idźmy, zobaczmy to. Te wyzwania. Coś mi się wydaje. Znaczy, na razie jeszcze tak nie zauważyłem, ale... Ale chyba... Nie wiem czasem, czy mi nie uciekło ze 2 FPS-y. A na razie mamy cały czas 60-70. Bliżej 70. Na razie nie ma co narzekać, ale... Mogę ich wkrótce potrzebować. Czekajcie, bo mi się kudę to... A, dobrze, idziemy. Kurczę, powiem wam, że jeszcze gęsi nie widziałem. Ale nam brakuje tutaj tych surowców. Dobra, w sumie nieważne. To też sztumy chciałbym ulepszyć, ale no... Nie można mieć wszystkiego na razie. Próby łowieckie. Dobra, jesteśmy na miejscu. To jest wejście, dobra. Próby łowieckie. Co tu będziemy musieli zrobić? Zapiszmy grę. Co to za miejsce? Ciii. A co ty robisz? Wiesz, nasłuchiwałem stada. Jesteś tu na próby skradania? Nie jestem pewna. Sama zdecyduj. Kim jesteś? Strażnikiem tych ziem, wyznaczonym przez Loże Łowców. Rozpocznij próbę, nie będę gadać. Wybrałaś już swoją próbę? Zdecyduj, a ja ją opiszę. Próba czujności. Czujki stada są bardzo szybkie. Pozostań więc w ukryciu i zniszcz je. Aha. Dobra, rozpocznij próbę. W porządku. Zjedź na linię, by rozpocząć próbę. Wyszukaj czułki i zabij je po cichu.
Okej. Widzicie, co przydałby się nam tutaj? Jedna. Druga. Trzecia. Wiecie co, sobie kamień wezmę. Ciężko będzie tutaj zaliczyć to 2 minuty. No kurde, Bela. Że to nie pyknie to zadanie. Cholera jasna. Nadchodzą. Kurwa mać. Pierdolone. Próba za... Zakończę te... Czujki sta... W porządku. No, powiem wam, że chyba rzeczywiście te klatki spadają poniżej 60. Przez to chłodzenie, cholera jasna. Dobra, wracają. Cholera jasna. Jeszcze jakaś jedna czujka. W ostatniej sekundzie, ja cię pierdziu. Ja powiem wam, że ciężkie to wyzwanie, cholera. Cóż, to wybierzemy trudniejszą misję. Jeprze, nie mam czasu na ciebie. Gdzie tu się wchodziło? Tutaj. Dobra. Jeszcze druga próba. Byłaś prawie bezszelestna.
oto zasłużona nagroda. Próba spetoc skrzyń. Obłazy twardo bronią swych ładunków. W tej próbie musisz zdobyć aż 4 z nich, nim upłynie czas. O cholera. Jasne. Poszukaj skrzynię krabołabów. Rozpocznij próbę gliny. Gdzie są te... A tu są te skrzynie, tak? A tu są tylko 2 skrzynie. Gdzie są pozostałe 2? Dla jednego z nas to się źle skończy. Jedna jest, a co reszta? A gdzie reszta skrzyń jest? Ej, to bez sensu. Jak ma to zadanie wykonać? W ciągu półtorej... Nie wiem, co tu mamy zrobić, cholera. W ciągu minuty mamy 4 skrzynie przeszukać? Realne, cholera. Dobra, jeszcze raz. Możesz jeszcze ukończyć próbę. Zakończę. Krabołazy. Rozpocznij mi próbę. Wiecie co, to się chyba przyda. No biegnij, biegnij. Mam dwie. A gdzie są jeszcze jakieś krabołata? To jest jeszcze jeden. Cholera. Tam jest jeszcze jeden. Kurwa mać. Jaka paranoja. Wiecie co jest najgorsze, kurwa mać w tej grze, że kurwa atakuje nad 50 przeciwników naraz i... Ej, niewiele brakło. Chyba już czysto. Nie udało ci się ukończyć prób. Zakończę te... Krabuła, przygotuj. Dobra, stąd pysk. Że źle pojechałem sobie, kurwa mać. Zabolało.
Paranoja. Wiesz, najlepiej było, gdybyśmy tutaj załatwili tych pierdoleńców. Nie wiem, czy one się odnawiają, czy nie. Dobra, powiedzmy, że zaliczone sobie to jeszcze rozpocznę za chwilę sam już w własnym zakresie. Została nam tu próba jeszcze ostatnia. Proszę, oto nagroda. Weź to słońce. Zabijania nękacze pokonały już wielu łowców stosujących siłowe rozwiązania. Nie powtórz ich błędu. Podejmij próbę, pokonaj nękacze, a dostaniesz zasłużoną odznakę. Najgorsze jest to, że to wszystko jest robione na czas. Nie ma co z... No widzicie, poniżej 60 lat jak spadają nam FPS-y. Chyba to nie ma nigdzie nękaczy, no ja pierdzielę, jak na złość. Przynajmniej wciąż są zaskoczeni. No kurwa, mać. Aż mi się kurwa sam sfrajerował. Aż bo nie widzę. Nie ma drugiego nękacza tutaj, cholera. Jest. Doli, cholera, no kurwa, Majka, ta gra jest jebana pod tym względem. A tu jest ten nękacz. Dobra, widzicie, nie siadło tym razem. Za dużo przeciwników na razie jest, to jest najgorsze w tych wyzwaniach. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Kończymy ten materiał. Zdobyłaś słońce przy pierwszym podejściu. Ale talent to jeszcze nie wszystko. By zdobyć żar słońce, trzeba więcej. Tak, niestety nie umie grać. Moi drodzy, kończymy. Ja sobie tutaj dokończę. Zapraszam to. Innym razem. Ja sobie tutaj zrobię już poza nagraniem to, pomęczę się. Także nie będę tu już przy was tego robił. Otwieram jeszcze może te skrzynie, co będzie mi z głowy. Plot ubioru.
No dobra. W następnym odcinku zrobimy sobie misję główną, serce Nora. Tutaj jeszcze widzicie, musimy znaleźć jedno łowisko i zdobyć kolejne trzy. I Orange Lodge nam tutaj za zadanie pyknie, spoko. Dobra, dzięki za grę, moi drodzy, to tyle, trzymajcie się, bananowe życie, hej.